Cześć, witam w krótkim filmie przedstawiającym rozebrany termostatyczny regulator przepływu, tak, mieszający taki. Miałem takie objawy, że po prostu z bufora nie szło mi na podłogówkę. Już to raz kiedyś czyściłem, no i teraz, nie wiem, po praktycznie jeden sezon chyba to pracowało bezawaryjnie. I znowu tutaj ten tłoczek, praktycznie musiałem go wycisnąć na zewnątrz, na imadle, bo inaczej to w ogóle nie pracowało. Tu jest ten element termostatyczny. Jak jest gorący, to się wysuwa i wyciska tą sprężynę, zamykając dopływ ciepłej wody. No i bierze zimną jakby. Jakoś tak to działa. W każdym bądź razie on teraz taki rozebrany sobie powinien tutaj chodzić luźno. On tutaj ma o-ringi dwa w środku. No ale jest cały z takiej mazi. Także ja to wyczyszczę i powinno to palcem po prostu chodzić. Dobra, powycierałem to. Pamiętam, że rok temu miałem taką sytuację, że tutaj mi zaplątały się zanieczyszczenia z instalacji, po prostu pakuły i tak dalej, jakieś resztki wpadły mi tutaj w ten rowek i wtedy ten tłoczek się nie przesuwał. To był jakby główny problem. Natomiast teraz w tym sezonie nie widzę tutaj żadnych takich problemów. Te o-ringi, te uszczelnienia są na miejscu. Nie widać, żeby tam było coś nie tak po prostu. A i tak jakby w ogóle ciepłej wody nie pobierało. No nic tu więcej się nie da zrobić po prostu. Może by było ten o-ring wymieniać, ale to... Ja to muszę dzisiaj po prostu skręcić. No nic, wyczyściłem, on był cały czarny, widzieliście. Wyczyściłem go, posmaruję go tam czymś i wcisnę, zobaczę, czy palcami chodzi. Pamiętam, że rok temu to pracowało bez problemu. Takie czyszczenie pomogło. Po prostu dmuchając tutaj od spodu, gdzie jest przyłącze gorącej wody, no musimy słyszeć, że to powietrze przechodzi. No i zobaczcie, palcem jestem w stanie to przesunąć. Wiecie, chowa się. Także stawia opór, ale działa. Wcześniej nie mogłem tego cisnąć, także może to wystarczy. To ode mnie. Dzisiaj już tego i tak nie sprawdzę, bo mam wychłodzone te zbiorniki, a nie chcę ich grzać już elektrycznie, tylko korzystać z tych kolektorów słonecznych. Jak jutro będzie słoneczny dzień, to wtedy się okaże, czy to przyniosło rezultat. Także oglądajcie następne filmy i do usłyszenia.